W małym przedsiębiorstwie mamy najczęściej kilka produktów, które chcemy zaoferować. Cała sztuka jest się dowiedzieć, ile należy wyprodukować każdego z asortymentów, który mamy w ofercie, aby pokryć koszty stałe, które w tym przedsiębiorstwie mają miejsce. Zaczynamy od tego, że musimy wiedzieć, ile produktów obecnie sprzedajemy, jakie są ich ceny i jakie są koszty zmienne jednostkowe. Tu zapisane jako KJZ czy KZJ, jakkolwiek byśmy to nie napisali. Możemy obliczyć, jakie są progi rentowności, czyli ile sztuk należy wyprodukować każdego tutaj w tym zadaniu z trzech asortymentów, żeby pokryć koszty stałe, które mają tutaj przykładowo wartość 21 tysięcy złotych. Każdy z nas zna na pewno ten próg rentowności przy jednym asortymencie. To będzie taka wielkość produkcji, która powoduje, że zysk operacyjny jest całkowicie wyzerowany. Czyli istnieje możliwość ponoszenia kosztów stałych, pokrycia ich i nie ponoszenia w żaden sposób straty. Bo niestety koszty stałe to są typowe koszty, które ponosimy przy zerowej nawet wielkości produkcji. To może być koszt pensji pracowników, którzy mają wynagrodzenia stałe, niezależne od wielkości produkcji, na przykład koszty administracyjne, koszty wynajmu, koszty odsetek bankowych. To są różne koszty, które i tak musimy ponosić, czy produkcja ma miejsce, czy też nie. Jeżeli mamy kilka produktów w naszej ofercie, rozszerzamy nasz ilościowy próg rentowności na wariant, kiedy mamy kilka produktów w ofercie. Wówczas zamiast w mianowniku mieć różnicę między ceną a kosztem zmiennym jednostkowym, czy KZJ, czy JZK, czy Z, to nie ma znaczenia, cała tutaj wartość w tym wzorze to jest marża jednostkowa brutto, czyli ile ja zarabiam bezpośrednio na samej produkcji, nie uwzględniając jeszcze kosztów stałych na jednym produkcie. Gdy mamy kilka asortymentów, liczymy różnicę między ceną zmienną, przepraszam, ceną a kosztem zmiennym jednostkowym i te elementy będziemy ze sobą dodawać, bo tak oznacza ten symbol sigma, ale trzeba uwzględnić również udziały procentowe danego asortymentu powiedzmy w produkcji całkowitej. Trzeba wyjść od tego, że te udziały procentowe to jest powiedzmy nic innego jak dana wielkość produkcji do produkcji łącznej, więc to jest na przykład 10 tysięcy do 60, 30 tysięcy do 60 i 20 tysięcy do 60. Obliczenia można jak najbardziej tutaj wykonać, sprawdzić możecie mnie jak najbardziej. I cena i koszty zmienne jednostkowe, jak widać, mają różne wartości dla naszych trzech asortymentów, tu oznakowanych jako X, Y, Z. I koszty stałe, jeżeli nie są określone w zadaniu, a to akurat ja sobie założyłam 21 tysięcy złotych, one są po prostu konieczne, bo my, jeżeli mamy podane 21 tysięcy złotych, musimy tutaj po prostu do tego wzoru na ilościowy próg rentowności podstawić wysokość kosztów stałych. Jeżeli w treści zadania na przykład jest 21 tysięcy złotych, to musimy zgodnie z tym wzorem w mianowniku mieć sumę takich różnic między ceną a kosztem dziennym jednostkowym, ale przemnożone te różnice razy udział procentowy danej sprzedaży w sprzedaży łącznej. Dla każdego z tych asortymentów te udziały mamy już policzone, wytłumaczyłam w jaki sposób i zgodnie z tym wzorem w mianowniku jest to suma różnic przemnożonych razy udziały. A więc mamy różnicę cena minus koszt zmienny jednostkowy razy udział plus cena minus koszt zmienny jednostkowy na produkcie Y razy jego udział plus cena minus koszt zmienny jednostkowy dla produktu Z razy jego udział. To, co nam wychodzi na końcu, to jest ilościowy próg rentowności przy wielu asortymentach, czyli ile należy produkować wszystkich dóbr łącznie, czyli trzech naszych asortymentów, aby w pełni pokryć koszty stałe w przedsiębiorstwie. Jak przy ilościowym progu rentowności przy jednym asortymencie istnieje jeszcze wariant, że do kosztów stałych dodajemy odsetki, czyli koszty finansowe wynikające z działalności,
Tu też byśmy mogli w sumie zrobić taki wariant, że koszty stałe plus odsetki, ale to już zależy od Waszego wykładowcy, osoby, która Wam będzie to sprawdzała, więc naprawdę ja na to nie naciskam. Wiem na pewno, że łącznie musimy wyprodukować 3 produktów 10 tysięcy 80 sztuk, tylko pytanie brzmi, ile każdego z tych produktów poszczególnych. Ile X-a, Y-a i Z-a, co łącznie nam daje 10 080. Oczywiście, że możecie zinterpretować, że wszystkich produktów musimy wyprodukować przynajmniej 10 080, uwzględniając ich ceny i koszty zmienne jednostkowe, żeby pokryć łącznie koszty stałe. Tylko, że to jest łączny próg rentowności. Poszczególne asortymenty mają swoją sprzedaż. Dzięki nim mogliśmy obliczyć sobie udziały procentowe. I według tych udziałów procentowych podzielimy sobie te 10 tysięcy, tam powinno być 80, tutaj jest literówka między 8 a 0, 0,8 powinno być, czyli tak jak tu. I te ilości musimy podzielić teraz na poszczególne progi rentowności. I wzór ogólny jest taki, że poszczególny próg rentowności to jest ten próg rentowności ogólny razy udział danego asortymentu, czyli razem było 10 080, przemnażam razy 1/6, bo taki był udział procentowy X i wychodzi, że należy wyprodukować tego produktu X 1680, X-a 2 proporcjonalnie udział był 1/2, więc to będzie 5040 produktu Y oraz produktu Z, znowu ilość łączna razy udział procentowy, mamy w tym momencie 3360 sztuk produktu Z należy wyprodukować, aby łączna ilość minimalnej produkcji 10 080 pozwoliła nam pokryć koszty stałe, jakie w przedsiębiorstwie wynikają z jego prowadzenia.